Pewien człowiek miał kota. Kot miał dość siedzenia w domu i łapania myszy, postanowił więc opuścić człowieka i zobaczyć świat. Jak pomyślał, tak zrobił i poszedł do lasu. A tam, na polanie, zobaczył lisiczkę. Kim jesteś, przystojniaku? Nazywam się Pan Kotowski, rzekł kot. Bądź moim mężem, a ja będę twoją żoną, zaproponowała lisica. Kot zgodził się, a lisica zabrała go do swojego domu i rozpoczęli wspólne, szczęśliwe życie. Pewnego dnia królik spotkał w lesie lisicę. Siostrzyczko, lisiczko, przyjdę do ciebie w odwiedziny. Będziemy mieli okazję przez chwilę porozmawiać? Lisica odpowiedziała. Przepraszam, mój przyjacielu. Jestem żoną pana Kotowskiego, a on może rozerwać cię na strzępy. Zdumiony królik pobiegł, aby jak najszybciej powiedzieć o tym wilkowi, niedźwiedziowi i dzikowi. Zwierzęta najpierw bardzo się zdziwiły, a potem zapragnęły spotkać się z panem Kotowskim. Postanowiły zaprosić go na obiad. Wilk powiedział: przyniosę mięso na zupę. A ja przyniosę buraki i ziemniaki, powiedział dzik. A ja przyniosę miodu na przekąskę, dodał niedźwiedź. A królik ich przyprowadzi, powiedzieli chórem. Królik pobiegł do domu lisicy i czekał na nią, aż wyjdzie. Lisica wyszła i zobaczyła drżącego królika w pobliżu swojego domu. Zapytała. Cześć, co się dzieje? Dlaczego przyszedłeś? Wilk, niedźwiedź, dzik i ja chcielibyśmy zaprosić państwa Kotowskich na obiad. Dobrze, odpowiedziała lisica. Przyjdziemy na obiad, ale pamiętaj, że wszyscy muszą się ukryć, aby pan Kotowski nie rozerwał was na strzępy. Królik pobiegł, aby poinformować przyjaciół o przyjętym zaproszeniu. Zwierzęta nie chciały ryzykować i ukryły się. Niedźwiedź wszedł na drzewo, wilk siedział w krzakach, dzik schował się w zaroślach, a królik pod drzewem. Siedzieli i czekali na to, co będzie dalej. Nadeszli lisica i pan Kotowski. Jak tylko kot zobaczył mięso na stole, miałknął. Mrau, mrau. A zwierzęta usłyszały: będę rwał, rwał. W tym samym czasie pan Kotowski wskoczył na stół i zaczął szybko jeść. A potem ułożył się do snu na stole. Nagle przyleciał komar i ugryzł dzika w ogon. Dzik musiał się podrapać, co obudziło kota, który skoczył w krzaki, myśląc, że to mysz. Przestraszony dzik uciekł w popłochu. Pan Kotowski z kolei skoczył na drzewo, na które wcześniej wdrapał się niedźwiedź. Gdy niedźwiedź zobaczył kota wskakującego na drzewo, sam zaczął się wspinać coraz wyżej i wyżej do góry, ale szczyt drzewa był tak cienki, że nie mógł ich obu utrzymać. Miś spadł z drzewa na wilka, który ukrywał się w krzakach. Obaj się przestraszyli i uciekli. Królik pobiegł za nimi, pędził, aż się kurzyło. Jakiś czas potem zwierzęta spotkały się ponownie. Stwierdziły, że wprawdzie pan Kotowski jest niewielkiego wzrostu, ale niewiele brakowało, a pożarłby ich wszystkich.